Radosna wiadomość. Będziemy przedmiotem amerykańskiej nauki, słuchajcie. Będą o nas, w sensie Polsce, uczyć na amerykańskich uniwersytetach i to tych najlepszych. Amerykańscy studenci, między innymi na przykładzie Polski, będą uczyć się o erozji demokracji. W sensie o rozpadzie, znaczy zaniku demokracji. Jak się ludzie w Polsce o tym dowiedzieli, to słuchajcie, wszyscy w autobusie na stojąco zaczęli klaskać. No i w samolocie też. To jest duża nobilitacja, w sensie wyróżnienie. Być tematem na amerykańskich uniwersytetach. Ale złą wiadomością jest to, że na przykładzie Polski to amerykańscy studenci dużo się o erozji demokracji nie dowiedzą. Bo u nas nie można mówić o erozji demokracji, jedynie o nowym kształcie demokracji. Gdzie jest powiedziane, że demokracja musi być wszędzie jednakowa, nie? Gdzieś tam jest taka, gdzie indziej inaka. Nasza polska demokracja jest bardzo demokratyczna. Jest trójpodział władzy, jest. Władze podzielili między siebie prezes Kaczyński, szef PiSu i pan Jarosław. I oni rządzą, sądzą, uchwalają. To się w starożytnym Rzymie nazywało, zdaje się, triumwariat, czy jakoś tak. Wszystko można u nas. Albo parę lat temu wstecz w wyborach samorządowych, nie? PSL miał 5% poparcia, dostał 20% głosów, drugie tyle głosów było nieważnych i jest, i wszystko. U nas demokracja, słuchajcie, Amerykanie hula jak Jan Kesi czy Angole na Kazimierzu w Krakowie. Dlatego amerykańskie uniwerki powinny raczej uczyć nie o erozji demokracji na przykładzie Polski, ale o eksplozji demokracji. Gdzie jest na świecie taka demokratyczna demokracja jak u nas? Odpowiem na to retoryczne pytanie. Nigdzie.